Szczęść Boże, 27 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Znów o winnicy. To już trzeci tydzień jak z rzędu, jak Ewangelia wprowadza nas w ten sam temat. Jednak warto się temu po raz kolejny przysłuchać, bowiem każdy opis niesie coś zupełnie innego. O robotnikach mówił, że potrzebni są ludzie do krótkotrwałej pracy, mogą być niewykwalifikowani, ale każdy z nich otrzyma zapłatę. O synach mówił to, że powinno im zależeć, bo to jest rodzinny interes. Ale dziś mówię o profesjonalistach, którzy wiedzą, co z czym połączyć, żeby praca była efektywna. Jak już się wsłuchaliśmy w ten fragment, to teraz próbujemy przełożyć go na nasze życie. Powinniśmy sobie wyobrazić, jak wielkie owoce możemy osiągnąć i jak będzie wyglądał świat zmieniony przez nas. Bowiem każdy z nas od życia czegoś oczekuje. Dlatego pracujemy, żeby coś osiągnąć. Chcemy owoców, wina i dalszych możliwości rozwoju. To nie podlega jakiejś większej dyskusji. Owoce są symbolem potrzebnych nam do życia dóbr materialnych. Słodycz i wino oznaczają radość i satysfakcję. To znaczy, że jesteśmy ze swojego życia zadowoleni. Wino też może oznaczać mądrość, czyli to, że nasze decyzje i ich efekty były rozsądne. Natomiast planowanie dalszej pracy jest wyrazem troski, żeby się nie wypalić i nie zniszczyć tego, co już nam się udało zrobić. A kiedy przełożymy to jeszcze bardziej na życie chrześcijańskie, to można powiedzieć, że my właśnie jesteśmy takimi dzierżawcami, którzy mogą profesjonalnie się zająć pracą. W końcu jesteśmy dobrze przygotowani, wykształceni po wielu godzinach religii i kateches z odpowiednimi certyfikatami w postaci przyjętych sakramentów. Mamy na wszystko papier, więc od strony formalnej nic nam nie brakuje. Otrzymaliśmy dzierżawę winnicę i co dalej? Tu właśnie się pojawia problem, bo nasze podejście jest bardzo różnorodne. Znów trzeba nam się jednak pochylić nad tekstem i zobaczyć, co jest tym darmo otrzymanym darem. Na pierwszym miejscu jest świat, który Bóg włożył serce i mądrość, by go stworzyć. Następnie z miłością powołał do istnienia człowieka i oddał mu świat pod opiekę. Można powiedzieć, że trochę się wycofał, przyglądając się, co człowiek z tym zrobi. Ale jednocześnie stale towarzyszy, choć dyskretnie, w dalszym ciągu wydarzeń. A gdy wymagana jest jakaś interwencja, reaguje. Posyłał proroków, ale ich ignorowano. Daje różne znaki, ale je odrzucano. Posyła syna, ale i tego spotkał tragiczny los, bo został zabity. Czy Bóg niszczy przez to świat? Nie. Z przelanej krwi swego syna wyciąga wszystko, co może nam dać. Miłosierdzie. Nie ucieka się do prawa zemsty, ale też nie milczy na ten temat. Mówi jasno, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy będą oddawali plon we właściwej porze. Dziś niestety trudno o dobrego pracownika, który będzie oddany i solidny. Trudno o takiego, który w trudnej sytuacji, czy też kiedy popełnia błąd, a ktoś go chce naprostować, nie mówi, nie muszę to pracować. Według spisu powszechnego w ciągu dekady w Polsce zniknęło 15% społeczeństwa, które deklarowało swoją przynależność do Kościoła. Pierwsze takie odrzucenie Boga dokonało się wieki temu, na dziedzińcu pałacu Poncjusza Piłata. Zostało dopełnione ukrzyżowaniem Jezusa na Golgocie. Każde następne jest już indywidualnym odrzuceniem przez człowieka, który nie dostrzega, że nie jesteśmy właścicielami życia, jak i świata, ale tylko dzierżawcami. A jak to z dzierżawcą jest, wymaga się konkretów, chociażby regularnego czynszu. Nie dając tego Bogu, stajemy się nierzetelni, bo przywłaszczamy sobie coś, co do nas nie należy. Niestety nic z tego nie zostanie przy nas na zawsze. Dlatego tak ważna jest wierność i lojalność. Na pogrzebie często przytaczam słowa: każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. I ci, którzy pełnili dobre czyny, powstaną ku zmartwychwstaniu życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, ku zmartwychwstaniu potępienia. Odrzucając Jezusa, człowiek skazuje się na ruinę, bo On jest kamieniem węgielnym, fundamentem. Tak jak dom bez solidnej podstawy nie przetrwa próby czasu, tak życie bez Boga nie dostąpi wiecznej radości. Przyjmując Jego warunki, tylko możemy na tym zyskać. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.